Cześć, to znowu my, Modna Telewizja. Najpierw zaczynamy od pokazu mody męskiej, a potem pogadamy z projektantem. Dowiemy się, o co mu tak naprawdę chodzi. Pokazał nam, jak powinien wyglądać pokaz mody z prawdziwego zdarzenia. Nareszcie dowiedzione zostało, że można, jeśli tylko się chce i oczywiście potrafi. Oświetlenie, muzyka, modele, wszystko według najlepszych standardów. W najnowszej kolekcji Przybylski zaprezentował doskonale skrojone i świetnie uszyte męskie garnitury. Tej dość klasycznej modzie męskiej dostarczył on prawdziwego powiewu świeżości, i to dzięki żywej i śmiałej kolorystyce. Postawiono na oliwkę, żółcie i postrzegane wciąż jako niemęskie wszystkie delikatne odcienie niebieskiego. Modele doskonale prezentowali się w industrialnej scenerii warszawskiej fabryki. Warto dodać, że tam, gdzie wydarzyło się coś fascynującego, tam pojawili się interesujący, znani ludzie. Gratuluję. Dziękuję. Czy nosiłbyś takie ciuchy? Będziesz nosił coś ze swojej kolekcji? Ja już noszę te ciuchy. Takie nasze żelazne pytanie. Jak powinien wyglądać facet, żeby... Co powinien nosić facet, żeby wyglądać dobrze cały rok? Chyba widzieliście tutaj na pokazie mniej więcej, co mógłby nosić, żeby dobrze wyglądać. Przede wszystkim dobrze skrojone garnitury, które go nie będą poszerzały. Niestety mężczyzna w Polsce ma takie tendencje, że te garnitury są albo za luźne, albo zbyt dopasowane. Myślę, że te były akurat. Koszule, na pewno nie worki, ale miały dobre cięcia, nie były zbyt szerokie. No i bardzo ważna kolorystyka, jak i również desenie, czyli kraty, delikatne prążki, elementy tureckie. Co z kolorami w najbliższej przyszłości? Czy myślę, że tak, przede wszystkim dużo gdzieś tam oliwki, żółci łączonej z czernią i z bielą, szarości, ale przede wszystkim też czekolady z niebieskościami, kraty, klasyczna czerń. Myślę, że to są główne takie gdzieś tam tendencje na nadchodzącą wiosnę dla mężczyzn.